Józefa Piłsudskiego, przyszłego marszałka Polski, przetrzymywano w Magdeburgu w jednopiętrowym domu, w którym niegdyś więziono oficerów niemieckich. 3 września 1918 roku dołączył do niego Kazimierz Sosnkowski. Po klęskach odnoszonych przez niemieckie oddziały już rozmawiano o zwolnieniu komendanta, który odmówił hrabiemu Kesslerowi. Nie złożył podpisu pod dokumentem, w którym miał oświadczyć, że nie będzie działał przeciw. 4 września 1918 roku w Warszawie wydano rozkaz podjęcia pracy przez strajkujących piekarzy. Tego dnia Monitor Polski relacjonował też obchody stulecia obecności generała Jana Henryka Dąbrowskiego we Włoszech. Odczyty o legionach i polskim bohaterze wysłuchali mieszkańcy Florencji, Mediolanu, Bolonii i Rzymu. Pokazano pamiątki i dokumenty potwierdzające jego działalność i zasługi. 5 września 1918 roku Rada Regencyjna przyjęła dymisję Steczkowskiego oraz pozostałych członków jego gabinetu. Premier 4 miesiące wcześniej wystosował tajną notę do państw centralnych o konieczności budowy państwa w granicach Królestwa Polskiego. Zgodził się na m.in. granicę z Ukraińską Republiką Ludową i na utratę 4 północnych powiatów gubernii suwalskiej. 6 września 1918 roku dociera nie tylko informacja o zamordowaniu przez bolszewików działaczy narodowej demokracji. Tego dnia obawa mieszała się z nadzieją, bo mówiono o przełomie w sprawie Polski. Planowane są konferencje w głównej kwaterze niemieckiej. Polacy po raz pierwszy mają spotkać się z generalnym kwatermistrzem niemieckiego sztabu Erichem Ludendorffem, strategiem walk na froncie zachodnim. Telegram z Budapesztu nadany 9 września 1918 roku zaskoczył nawet dziennikarzy ilustrowanego Kuriera Codziennego. Czytamy: Polski jako takiej nie można przyłączać ani do Austrii, ani do Węgier. Państwo to musi być zupełnie samodzielne. Najwyżej Unią Personalną z Austrią połączone. Polska, Węgry i Austria mogą mieć wspólnego króla, ale wszystkie muszą być zupełnie niezależne.